Akcja nazywa się Pluszak za złotówkę. Dajemy drugie życie pluszakowi. Akurat z okazji zbliżającego się dnia pluszowego misia, który przypada w piątek, postanowiliśmy zorganizować taką akcję, gdyż dużo mamy tych pluszaków z różnych akcji pomocowych, które gdzieś tam organizujemy. Za symboliczną złotówkę, którą wrzucamy do puszki, można wrzucić 2, 5. Ludzie rzucają po 10 nawet złotych, ale minimum jest to złotówka i można, mówię, obojętnie jakich rozmiarów pluszaka sobie po prostu wziąć. To uważam, że to nie jest duży wydatek. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach ludzie się łapią za te portfele, no dlatego jest, że tak powiem, taka symboliczna złotóweczka. A może pomóc, tak? Chorej dziewczynce, która nazywa się Zuzia Opolska. Ona jest chora na mukowiscydozę. Wiadomo, mukowiscydoza jest to choroba nieuleczalna. Marzeniem tej dziewczynki jest dożyć dorosłości. Wiadomo, nie wszystkim się udaje. Teraz mają gdzieś tam ułatwienie, bo ten lek jest już w końcu refundowany. Dzięki też zabiegom jej ojca, który od lat zabiegał. O to odpadły koszty lekarstwa samego. Ale jest rehabilitacja, są różne zabiegi, które ona musi gdzieś tam przechodzić i no naprawdę serce się kraje, no jeżeli by dziecka marzenie było dożyć dorosłości, to jest naprawdę no piękne marzenie i trzymam kciuki i życzę jej jak najlepiej i stąd po prostu angażujemy się w jej pomoc.